to już chyba impreza z tradycjami na terenie ziemi puckiej. No tak, 13 lat minęło. Patrząc po uczestnikach, a przede wszystkim po również instytucjach, które patronują marszowi, to wszystkie twierdzą, że już wpisaliśmy się w tradycję regionu. No właśnie, bo marszałek województwa pomorskiego o tym właśnie mówił na swoim blogu, że jednak ta impreza właśnie wpisała się w ten kalendarz, jak pan mówi. Niech pan właśnie nam powie, jak pan właśnie dzisiejszy marsz ocenia. Pogoda, temperatura wody? Temperatura wody bardzo komfortowa, pogoda aż za dobra. Tak naprawdę słońce nie jest sprzymierzeńcem uczestników Marszu Śledzia. Miało być pochmurnie, ale było słonecznie. Także kolejna edycja, bardzo pozytywnie. Myślę, że trzeba by uczestników jeszcze spytać, ale w mojej ocenie sprawnie i bardzo sympatycznie. Tym bardziej, że nas jak zwykle natura zaskoczyła. Nie spodziewaliśmy się, że Łacha tak bardzo będzie wystawać w tym roku, naprawdę na... Sięgam pamięcią przynajmniej 15 lat wstecz, to pierwszy raz widzę taką dużą połać wystającego suchego lądu. A jak uczestnicy? Czy są chętni do brania udziału? Trzeba ich zachęcać? Jak to wygląda? Nie, trzeba się przed nimi wręcz bronić. Także miejsc jest tylko 100, więc zawsze jest dużo więcej chętnych niż możliwości zabrania na taki marsz. Także tutaj na brak uczestników nie narzekam. Jest to impreza taka prosta, łatwa i przyjemna. To jest jedna z gatunków sportów ekstremalnych. Także tutaj deklaratywnie oczywiście, ale trzeba się wykazać dobrą umiejętnością pływania, dosyć dużą tężyzną fizyczną. No ci uczestnicy Marszu Śledzia to są raczej osoby, które uprawiają różnego rodzaju sporty na co dzień. Najstarszy w tym roku to 77 lat. No, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękujemy za pyszne śledzie ze słonej wody. Dziękujemy za każde wsparcie i gminie Kosakowo, która jest tutaj gospodarzem na mecie. I burmistrzowi Jastarni, który z kolei wita nas i razem z nami maszeruje od samego początku w Kuźnicy. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym gronie. Fajnie się szło, świetna pogoda w tym roku, także wspaniale. Jak woda? Ciepła? Ciepła woda. Z tego co wiemy, co roku pan przemierza, prawda? Trasę. Tak. Jedna z lepszych warunków pogodowych. A mamy wystarczy to wpać? Nie. Jak trasa? Zimno? Pięknie. Daliście radę? Daliście radę. Ale to się wytrwali bardzo. To pan pokaż ludzi. Pierwsza. Cudownie, ekstra organizacja, mega śledzik na wyspie. Polecamy. Jak się płynęło? Dobrze. Fala nie była duża, wiatr niewielki, także spokojnie. My tylko eskortowaliśmy koleżankę, żeby się krzywda nie zrobiła. Aha, panowie jesteście od eskorty, tak? Skąd jesteście? Z Gdańska. Róż Gdański. Super, powiedzcie mi ogólnie taka impreza na terenie powiatu puckiego, fajny pomysł? Świetny. Bardzo fajny pomysł. 5 lat czekałem, aż w końcu się doczekałem, zakwalifikowałem się na tą imprezę. Bardzo się cieszę. Gratulujemy! Dziękujemy panu ślicznie, 24 Kaszuby, pozdrawiamy. Nie mam pojęcia. Kto przyjechał do nas? Warszawa. Proszę mi powiedzieć, czy ciężkie warunki na trasie? Raczej bardzo dobre. Zatrzymamy. Jak wrażenia? Wspaniałe. Panowie, ile czasu szliście? 6 godzin, tak? 3,5 godziny. Powiedz mi, czy chyba jesteś najmłodszym pierwszym uczestnikiem. Skąd jesteś, powiedz tam? Z Gdyni. Powiedz mi, jak się szło, jakie warunki były na wodzie? A fajnie. Dobrze było? Widzimy Arka Gdynia również, tak? Arka Gdynia oczywiście na prawie, można powiedzieć, na pierwszym miejscu. Jak pogoda, jak oceniacie super, dzisiejszy dzień? Fajnie. Fajnie było? Wszystko fajnie, wszystko super. Zmęczeni bardzo jesteście? Powiedzmy w miarę. Ile wam zajęło? Jaka trasa mniej więcej? Nie patrzałem na zegarek, ale no, 5 godzin. Ale klasa. Rewelacja, dziękujemy. Jak woda? Ciepła. Zdziwiony byłem, myślę, że będzie zimniej, także... A zmęczenie? Mógłbym jeszcze iść kawałek. To bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo. Do brzegu, tak, dziękujemy. Jak pan ocenia całą trasę? Z punktu widzenia tych, którzy
poprzednio przechodzili, to jest łatwa. Tak. Z mojego punktu widzenia. Pierwszy raz. I nie wiem, czy bym chciał drugi. Skąd pan przyjechał? Z niedaleka, z Władysława. Jak ogólnie trasa? Tam podtrzymy. Fajnie, bardzo fajnie. Elegancko. Z kolegą ci nie wrócić za chwilę. No właśnie, panowie, widzimy bardzo dobra forma. Chyba na co dzień chyba trenujecie takie trasy. Niekoniecznie. Ale jest to źle, jak się o tym pisze, nie? Ale przygotowania były. Nie, ale sam, nie trzeba aż tak ćwiczyć, że do jakichś trasy, jak do triatlonów, czy do jakichś tam takich innych bardziej ekstremalnych sportów, nie? Skąd przyjechaliście? Jestem z Kuźnicy. Kuźnica. Ty, może ja Warszawa i Kuźnica. Dziękujemy ci. Arturze, dziękujemy. Powiedzcie mi, jak woda? Woda ekstra, naprawdę się ciepła była, także spokojnie można było maszerować. Dostaliśmy informację, że zimno jest w nogi prawdopodobnie, nie, stopy. Nie. A kurcze, biorą czy nie? Nie. Naprawdę była cieplutka woda, także dzisiaj możemy spokojnie maszerować. Pierwsze pana wyjście? Pierwsze. Dziękuję. Dziękujemy. Pięknie było. Gratulujemy. Niech pan powie właśnie nam. Mówi pan pięknie, czy musiał się pan przygotowywać do takiej imprezy? Okropnie się przygotowywałem, cały rok. Cały rok. To niech pan zdradzi tajemnicę, gdzie się zimą można przygotowywać do takiej imprezy. Nie mam zielonego pojęcia, ale zimą też tu przyjdę. Dobrze, a proszę nam powiedzieć, woda, temperatura odpowiednia dzisiaj? Pięknie było. Skąd pan przyjechał do nas? Z Gdyni, czyli mieszkaniec z Gdyni. Dziękuję ślicznie. Witamy, kogo witamy? Jaką miejscowość? Jaki powiat? Gdynia. Gdynia. I powiedzcie mi, czy gdynianie się muszą przygotowywać do takiej imprezy? Nie muszą. Nie muszą, bo macie na co dzień, prawda? Chyba. Jak? Codziennie do pracy i z powrotem, także. Rewelacja. Panią ciężko? Super. Ciężko, łatwo. Łatwo czy dobrze? Dla mnie łatwo, super. Tak, lajtowo. A skąd pani przyjechała? Z Kołobrzegu. Kołobrzeg, no pięknie, dziękujemy. Flaszka w Jezu. Witamy następną ekipę. Witamy. Powiedzcie mi, jak trasa? Stamtąd, bardzo dobrze. Fajnie, przeżycie niesamowite po prostu, polecamy wszystkim. Pan ratownik, jak ocenia sytuację na wodzie? Bardzo dobrze. Ogólnie jak warunki? Bardzo dobre. W roku bardzo fajnie się płynęło. Nie było fali żadnej dużej. Niski stan wody. No właśnie, czy jakieś problemy na trasie? Nie, żadnych problemów nie było. Uczestnicy niektórzy mówią, że zimno w stopy. Czy to prawda? No ktoś, kto jest bez butów, ja mam buty do to nie jest. To jest ciepło, ale jak ktoś nie ma butów, nie, fajnie, przyjemnie. Powiedzcie mi, jak trasa ogólnie? Rewelacja, super. Tak, jest fajnie. Skąd przyjechaliście? Kuźnicy. Kuźnica, pani też? Kuźnicy? Ja z Krakowa. Aż z Kraków. Tak. Proszę mi powiedzieć właśnie, Kraków. Jak pani ocenia taką imprezę na terenie powiatu puckiego? No sam fakt, że tu jestem, no o czym świadczy. Jestem po prostu zafascynowana tą imprezą. Coś kapitalnego, no jeszcze przy takiej dodatkowej pogodzie, którą zapewnili organizatorzy, no to na pewno. Ale naprawdę coś kapitalnego, świetny pomysł i taka pewna próba, pewne wyzwanie. A witam. Witam, jak tam dzisiaj? A w porządku, dobrze było. Ale super. Pani bliżej podejść. Jak warunki na wodzie? Dzisiaj spokojnie. W zeszłym roku było dwa razy ciężej, naprawdę. Czy taka forma spędzenia wolnego czasu jest dobrą formą? Tak mi się wydaje, że zdecydowanie najlepiej aktywnie. Jest aktywnie. Czy prawdopodobnie było zimno stop? Tak, mi akurat tak, bo poraniły mnie buty i musiałam je w połowie zdjąć. Jest pani na pewno z tego, co widzimy, z gdyńskich mostów, tak? Tak. Jest tam? Thank you.
Dziękujemy, słuchajcie. Proszę mi powiedzieć, ciężko było? Ja mogę brać. Nie było trudno. Powinniśmy powiedzieć, tak, ciężko, okropnie ciężko. Ledwo żeśmy przeżyły, ale przeżyły. Proszę mi powiedzieć, ogólnie na trasie właśnie te warunki, o których pani mówi, naprawdę było aż tak ciężko, że... Właśnie ciężko... nie. Nie, właśnie... Właśnie o to chodzi, że nie. To jest królowa ironii. No właśnie, proszę mi powiedzieć, skąd pani jest? Z Lepska. No właśnie, to... Proszę powiedzieć, jak się przygotowujecie do takiej imprezy? Czy w ogóle się... Siła woli. Przede wszystkim tak, chęć. Czyli jesteście teraz na wakacjach? Nie. Dobre treningi pływackie tu z moją panią trenerką, tak. I pływamy wokół mola. O, no to rewelacja. W tej mekcie zawsze sobie pływamy, także można się do tych fal przyzwyczaić.